Rząd właśnie dziś, w czwartek, debatować będzie nad ważną dla całego państwa kwestią. To, jaka decyzja zostanie podjęta, rzutować będzie później na każdy aspekt życia obywateli mieszkających w Polsce. Obecna sytuacja zmusiła rządzących do podjęcia konkretnych kroków, nie było innego wyjścia. Wszyscy czekają na to, co zostanie ogłoszone. Rząd w czwartek znów znalazł się w centrum uwagi. Swojej decyzji dotyczącej rezygnacji z pełnionej funkcji, na pierwszy plan wysuwa się teraz inna szalenie istotna kwestia. To, jaką decyzję podejmie Rada Ministrów na czele z Mateuszem Morawieckim, zaważy na losach nas wszystkich. Rząd już dziś zajmie się nowelizacją budżetu. Rząd zwrócił uwagę na to, że koniecznością jest wprowadzenie kilku zmian w tym planach dotyczących tegorocznego budżetu. Już we wtorek przyjęto porządek czwartkowych obrad, gdzie jasno wskazano, że jednym z punktów, którym zajmą się politycy, będą finanse państwa w 2020 roku. Wszyscy oczekują wiadomości co do przełomowej decyzji, jaką podjąć może rząd. Waga sytuacji jest tak duża ze względu na to, że to właśnie budżet reguluje ilość pieniędzy przekazywanych poszczególnym instytucjom oraz obywatelom oczekującym na pomoc ze strony państwa. Ewentualne zmiany odczuwają zapewne wszyscy z nas. Znana jest przyczyna konieczności wprowadzenia zmian według informacji przekazywanych przez Polsat News. Oficjalnym powodem, dla którego rząd zdecydował się zajmować kwestią finansów państwa, jest epidemia koronawirusa. Wcześniej pytany przez dziennikarzy, czy obywatele mogą mieć powody do obaw w związku z pieniędzmi lub ich ewentualnym brakiem w kasie państwa, minister finansów rozwiewał wszelkie tego typu wątpliwości. Powodem nowelizacji nie jest brak pieniędzy i konieczność zaciągnięcia pożyczki, mówił cytowany przez Polsat News minister finansów Tadeusz Kościński. Wskazywał również, że budżet Polski jest płynny, a finanse publiczne są w świetnej kondycji. Dziennikarze dotarli do uzasadnienia zmian w budżecie. 2. Niebezpieczna choroba dotarła do Europy. Roznoszą ją komary. 3. To koronawirus wymógł zmiany w planie na 3 kwartał 2020 roku. Zaplanowano złożenie przez Radę Ministrów opracowanej nowelizacji tegorocznego budżetu państwa. Zostało to zapisane w wykazie prac legislacyjnych i programowych realizowanych przez rząd. Wskazano, że to epidemia SARS-CoV-2 jest bezpośrednią przyczyną konieczności wprowadzenia zmian, gdyż pojawiły się nieprzewidziane wcześniej skutki, zarówno w wydatkach, jak i dochodach. Wprowadzenie specustaw poniosło za sobą obciążenie budżetu znacznymi sumami, przez co teraz konieczne jest dokonanie korekty. Źródło: Polsat News.